Czekaj, gdzie on jest, bo go nie widzę. Pokaż palcem, bo mi kamera... Pokaż palcem. Tu. Patrzcie, my sobie tutaj jemy drugie śniadanie pod krzyżem, co nie? Tam jest kamieniołom. I nie trzeba schodzić do kamieniołomu, żeby zobaczyć różne ciekawe rzeczy ukryte w tych skałach. I tutaj na przykład mamy bardzo ciekawą strukturę. Zobaczcie, jakie ładne kolory przyjęła skała. No musiały się tu wytrącać jakieś minerały w momencie, kiedy się ta skała tworzyła. Powstały takie bardzo ciekawe kolory. O, jadą chyba na krosach tutaj, na tą górę pod krzyż. Tu bardzo ciekawe kolory też powstały minerałów wytrąconych. Mało tego, dopatrzyłem się jeszcze, patrzcie, tutaj są jakieś żyjątka w skałach ukryte. Pojechali krosami, można jeszcze raz w spokoju dograć. Tak jak pokazywałem, o, tutaj znalazłem skamieniałości żyjątka. Pani przewodnik mówi, że te skały utworzyły się ile milionów lat temu, mówisz? Około 300. Około 300 milionów lat mają te skały. A przejdziemy jeszcze dalej, bo Eddie też coś ciekawego odnalazł. Tak, to by się poznaczył. Nawet poznaczyłeś? Tak, tego szukaj. Patrzcie, a tutaj... Oczywiście to są skały z tego kamieniołomu, nie? No. Czadkowice. Jakieś muszelki. Pokaż na temu. O, tu jest takie żyjątko. Żyjątko, tu jest muszelka. Skamieniałe. Muszelka. Proszę bardzo. Tu jest takie jeszcze większe zwierzątko. A, faktycznie. Ten to większy był. Zabierz paluszka. No. No. Tutaj, nie? Tu. Kolejny muszelka, zobacz. Ty, pełno tego tutaj jest. No, popatrz. Ta muszelka, ta trochę słabsza. Robaczek. Robaczek z pancerzem. Czekaj, gdzie on jest, bo go nie widzę. Pokaż palcem, bo mi kamera... Pokaż palcem. Tu. No jest tutaj, faktycznie. I jeszcze coś. I tu jeszcze mamy takie dwie muszelki. Eddie odnalazł. O. Dajmy te liście i są muszelki. Muszelka. Ciach. I kolejna muszelka, nie? Tak. Tutaj. O. Bardzo ładna ta jest akurat muszelka. A obok muszelki też skamieniałeś jakiś pancerzyk tutaj. No. Patrzcie, tu trylobit. Jest muszelka, a tu jest... Co? Trylobit? Trylobit. Taki stwór. A, to trylobity są. I tu chyba jest coś. No. Muszla jak jakaś, szkielecik, nie? Bo muszla nie, tylko szkielecik. O. Także pełno tutaj jest skamieniałych żyjątek z czasów, tu jest, się tworzyły te skały, no, 300 milionów lat. Niszła, popatrz pod palcem. No. Patrz, ile historii zapisane jest w tych skałach. No. Kto by pomyślał? Łapienie karbonu, nie? No, także tak to by wyglądało. Wiesz, popatrz. A jeszcze przeglądacie? No patrzę, nie? Trylobit? Trylobit. Zobacz, widzisz, to jest to i tu masz tą skamieniałość, to jest trylobit. Pokażesz palcem, bo kamera tu może nie uchwycić. O, no to dobra, grzbiet zabierz. Trylobitu. Tak jest. Grzbiet rzadko. Trylobitu czy trylobita? No, trylobitu, trylobita. U. Niech będzie jak u. W wapieniach karbonu, to musi to być on. Jeszcze taka jedna ciekawostka. Na krzyżu wybudowano ostrogę, która zabezpiecza przed wejściem na górną część krzyża niepowołanych pasażerów na gapę. A krzyż powstał niedawno i liczy 21 metrów wysokości. Widać go z Krzeszowic, tak, Eddie? Widać. W najwyższym chyba punkcie w Krzeszowicach. Najwyższym punkcie w Krzeszowicach. Tak, bo my jesteśmy teraz cały czas na administracyjnie w Krzeszowicach. Czadkowice to też jest dzielnica Krzeszowic. Na dzień dzisiejszy. Czyli podsumowując, te muszelki, które znaleźliśmy na tej skale, którą wykorzystano do wybudowania
ołtarza. Ona jest, ta skała jest pozyskana z kamieniołomu w Ciatkowicach. No i te muszelki w tych skałach to jest czysty dowód na to, że tutaj było morze. I w tym morzu żyły też skorupiaki, tak, te trylobity i tak dalej. Czysty dowód na to, że chodzimy teraz po dnie dawnego morza. Ciepłego trzeba zaznaczyć. To było ciepłe morze i nie było takie głębokie. Ono było głębokości podobnej jak dzisiaj Morze Adriatyckie w Chorwacji, między innymi, czy we Włoszech. Morze Adriatyckie oblewa część Włoch, część Chorwacji, część Słowenii. Także tak to by wyglądało. A my ciśniemy dalej. Podczas gdy nasz przewodnik po Krzeszowicach i okolicy części północnej sprawdza wiedzę, którą za chwilę wam przekażemy na temat kamieniołomów. Bardzo ciekawa, zaraz będzie istotna rzecz. To nie da się ukryć, że w połowie września już powoli, powolnymi krokami zbliża się jesień. Patrzcie, tutaj już zaczynają po prostu liście żółknąć. Niedługo będą opadać. Co więcej, żeby tego było mało, zobaczcie na, o, zobaczcie na te drzewa, jak już żółkną. Punkt widokowy na kamieniołom Wapienia w Czatkowicach. Bo to jest komin wulkaniczny, widać, że skały są do góry ułożone, tak? Nie, to nie będzie komin wulkaniczny, to jest po prostu fałdowanie. A, bo my teraz rozmawialiśmy o innym kamieniołomie, ale to za chwilę. Patrzcie, jak tutaj elegancko widać fałdowanie, jak te skały są postawione pod skosem. Tutaj mamy piętra. Raz, dwa, trzy, cztery, w sumie jest pięć pięter. I przez każde piętro, tutaj akurat cztery widzimy, przez każde piętro przechodzi taka czerwona kreska. Widać to w prawej części kadru. Czyli ewidentnie kiedyś też skały były w poziomie i podczas fałdowania alpejskiego zostały właśnie... Nie alpejskiego. Nie alpejskiego? Nie. O, przepraszam. Pani geograf tutaj no, mnie Morze poprawi. Morze Kaledońskie. Morze Kaledońskie. Albo Hercyńskie. Albo Hercyńskie, o. No elegancko to widać. Jeszcze słońce tak fajnie bokiem pada. No a w dole ciężki sprzęt, maszyny. Poważnej produkcji. Tutaj nawet jakaś budka jest. O, widzę chyba nawet człowieka tam stoi. Nie, to nie człowiek. Myślałem, że człowiek stoi i pilnuje. No, ale to pewnie któraś z tych budek to jest dla tego, kto pilnuje. No i co trzeba jeszcze tutaj zaznaczyć w tym kamieniołomie? Jak widzicie, nie ma za bardzo wody, a powinna być woda. Prawda? No bo jak taka dziura w ziemi, to i powinna woda się zbierać. Chociażby deszczówka. No jest, ale mało jest tej wody. W skałach wapiennych krążenie jest w szczelinach głęboko. Ucieka do szczelin. No właśnie. Już zostało wszystko wyjaśnione, dlaczego akurat w tym kamieniołomie nie ma wody. No bo woda ucieka przez szczeliny skał wapiennych, w głąb skał. Bo my jesteśmy teraz w kopalni wapienia, a jeszcze pójdziemy do kopalni dolomitów i... Co chciałem powiedzieć, tutaj blisko kopalni, bo my jesteśmy w północnej części Krzeszowic, a w południowej części Krzeszowic, w tym lesie krzeszowickim, jest kamieniołom Niedźwiedzia Góra i tam znajduje się właśnie najprawdopodobniej komin dawnego wulkanu. I diabazy skały. Właśnie, i tam wydobywają diabazy, które powstają właśnie w kominach wulkanicznych. Najprawdopodobniej to jest komin dawnego, dawnego wulkanu. Tu mamy wapienie, wzięły się z morza, a jeszcze dolomity nas czekają. Ale o tym później. Jak dojdziemy? Dokładnie. Jeszcze jedną rzecz zauważyliśmy, że na krótkim odcinku tych skał widać różne nachylenie. Czyli bardzo dużo tutaj się działo w tym miejscu. Zobaczcie, ja teraz zbliżam na skały, które są postawione do pionu. Pod kątem 90 stopni. Tutaj zaraz przechodzimy i już skały są ustawione pod kątem, no powiedzmy, 70 stopni, tak na oko. A jeszcze bardziej w prawo, jak przechodzimy, to już widać, że te skały są nachylone pod kątem tylko 45 stopni. I może się okazać, że jakby dalej kopali w prawą stronę,
to dokopaliby się do skał, które by były ułożone poziomo. Mogłoby tak być. Tego nie wiemy, bo nie ma tutaj przekroju, ale widać, że na krótkim odcinku, to nawet nie ma kilometra. Na tym odtąd dotąd to nawet nie będzie kilometr. No i tutaj przeszliśmy już do przodku, można to tak nazwać, do przodku kopalni. I mamy do czynienia z odkryciem, ja to nazywam płyty skalne. Bardzo ładnie, tutaj nam nawet słońce maluje teraz cienie. No ciekawy ten kamieniołom, powiem ci, Aneta. No a w dole trochę wody. Widzisz, Eddie, w jakich ciekawych terenach mieszkasz? Wiem. Nie trzeba daleko jeździć, nie? Nie trzeba. Oczywiście, mając na myśli, że na terenie Polski było ciepłe morze, chociażby wspominając tutaj Rów Krzeszowicki, tam gdzie Eddie mieszka, no to wszystko nie działo się na tych szerokościach geograficznych, na których obecnie jest Polska i Rów Krzeszowicki, tylko w czasach, gdy było to ciepłe morze na tych terenach, po których chodzimy, to my znajdowaliśmy się gdzieś na wysokości pomiędzy równikiem a zwrotnikiem Raka, czyli dzisiejsza Afryka. I tam te wszystkie procesy zachodziły. A dopiero, no wiadomo, kontynenty się przesuwają. Minęło bardzo, bardzo dużo lat. No i nasza Europa po prostu przemieściła się na północ, północną część kuli ziemskiej.